Porównamy sobie Leo Messiego, dla którego to już jest bardzo udany turniej. No i Luka Modricza, który wiele daje tej reprezentacji Chorwacji. Ale Łukasz, do Ciebie pytanie, czy to nie jest trochę tak, że Leo Messi ciągnie wózek Argentyny? A Luka Modric, przy całym szacunku, jest jednym z kilku zawodników, którzy ciągną wózek Chorwacji. Tak, to też jest inna pozycja. My się przy, przy, przyzwyczailiśmy i mówimy Luka Modrić, chcielibyśmy, żeby dawał co mecz dwie asysty, zewnętrznak, zewnętrznakie, może jeszcze bramkę czyli tak jak z Argentyną, tam z 200 paru metrów. <laughs> może trochę słabszy turniej, o tym się mówi w chorwackiej prasie, ale on Samo, samo to, że on przybywa na boisko, on jest liderem, przywódcą, mentorem dla tych młodszych zawodników, to podkreślał Guardiol, to podkreślał nasz Josip Juranowicz, że jak widzi 98, 100 setną minutę, jak Modryć przyspiesza, robi ślisk przy polu swoim, no to głupio jako młodszy zawodnik żebyś ty tego samego nie zrobił. Więc myślę, że to są dwie inne postacie i w ogóle z innymi celami na boisku Modryć. To jest taki z przodu ma swojego kowacicia i brozowicia. Perisji z lewej strony, a Leo Messi jak nie weźmie piłki, czegoś nie wyczaruje, to z przodu Argentyńczycy mogą mieć problem. Prawdopodobnie... Ale Messi ma jednak magiczny turniej. Co by to nie mówić, prawda? No Mam wrażenie, że to jest, że to jest, je, jeśli to jest jego ostatni taniec, no to to jest tak, jak, tak jak powinien taki ostatni taniec wyglądać. No, a wszystko no. na to wskazuje panowie wiekowo, jeżeli chodzi o tych dwóch dżentelmenów. Nie, nie mówię, że ostatni turniej, ale prawdopodobnie ostatnie mistrzostwa świata. Kogo w sferze mistrzostw świata, Piotr, będzie ci bardziej brakować? Modricia czy Messiego? Nie no w ogóle wiecie, no jak dla, dla mnie to nie ma porównania. Messi to jest najwybitniejszy piłkarz wszechczasów, a Modric jest jednym z wybitnych zawodników w historii. Oczywiście Modric jest wielki i zasłużył na tę złotą piłkę w 2018 roku i wszyscy pamiętamy tamtą historię, no jednak to było dość zaskakujące, jak się wtedy... Bo już wtedy się pojawiali ci, ci, ci młodzi, już wtedy się pojawiał ne Neymar, już był bardzo wysoko w, w, tej, ta, w tym takim rankingu publicznym. No, Kylian Mbappé już się pojawiał. No, jeszcze w cieniu Griezmana troszkę. No, ale no, Griezman <gryzmiech> chociażby. No, było, było mnóstwo już takich piłkarzy, którzy, którzy wschodzili. Wydawało się, że to jeden z nich przerwie tę, tę dominację Messiego i Ronaldo, a tu nagle ten, ten piękny Luka Modric, który już wtedy przecież tak naprawdę był powoli weteranem. No i i jak patrzy, nawet nie tak powoli, ale Messi no to, jest, to jest dla mnie po prostu najwybitniejszy piłkarz yy, wszechczasów. I yy, ja uważam, że on nie, wcale nie potrzebuje tego Mistrzostwa Świata, żeby, żeby to udowodnić. Natomiast na pewno mu się przyda, tak? To znaczy, że już, już że on bardzo by chciał, on, on chciałby bardzo całą... Nawet argę... widzimy tak, te sceny tam po meczu, jak z kibicami w szatni. Dawno takiego Leo Messiego nie widzieliśmy. Ja nie widziałem na pewno, chyba w zasadzie nigdy. Myślę, że myślę, że to może mieć związek z tym, że poprzedniej kopalni Ameryki po prostu nie oglądaliśmy, bo się nakładała na, na euro. Natomiast dla mnie to jest też bardzo widoczne, jak cała ta drużyna go pcha do tego finału, jak cała drużyna chce, żeby, żeby on w tym finale się znalazł. No, dla, mnie to jest, dla mnie to jest wspaniały turniej Leo Messiego. Tak? To znaczy, że okej, okay, bramki bramkami, ale to, co on robi na boisku, właśnie ta asysta, o której, o której Łukasz mówił, no to, to jest przecież poecja. to że rajdy w środku boiska, gdzie tam w starym stylu zmienia pięciu zawodników. I, i w dodatku jakoś taki, taki to jest, wiecie, no, w momencie, w którym ten futbol się tak bardzo usystematyzował i tak i tak się nastał um, taki bardzo właśnie taktyczny, wszystko rozkładamy na czynniki pierwsze, to ten Messi tak sobie rzeczywiście dryfuje po prostu, tak? On, on, on ma taką naprawdę wolną rolę i oczywiście to może się okazać też przekleństwem Argentyny, no bo trochę jest tak, że zatrzymasz Messiego, zatrzymujesz Argentyna, no po prostu nie ma, nie ma co się oszukiwać, a, a Chorwacja potrafiła to zrobić z Brazylią, bo ta Brazylia też była taka, że zatrzymujesz Neymara i zatrzymujesz, i zatrzymujesz Brazylię. My Myślę, że, że Argentyna jest jeszcze bardziej uzależniona od, od Messiego niż była Brazylia od Neymara i oczywiście Chorwaci to wiedzą i, i, i będą wszystkimi środkami próbować tego Messiego wyeliminować. Myślę, że będzie sporo fauli, myślę, że będzie w ogóle bardzo taka wysoka temperatura tego meczu, że tam będą spięcia, a widzieliśmy, że Argentyńczycy w tym meczu z Holandią, widzieliśmy, że oni też... No, to jest są... ich gra, to jest ich gra, oni no no się dobrze w niej czują. Aniołowie o brudnych twarzach, no to jest właśnie to.